Siema. Ale mnie kula zmęczył. Ale mnie zmęczył. Kula, jak się czujesz? Musisz tak zaczynać. Trzeba wstawać. Dzieci do przedszkola. Ja też wstaję chyba. Ja jestem bardzo gościnny. Ja już inaczej zacząłem. Z łóżka. Relacje. O Jezu. I z łóżka zacząłeś? Mateusz, nie rób tak więcej. Kula jest tak gościnny, że w pewnym momencie stwierdził, że Grzesiek musimy skończyć. Nie wiem. To jest taka cecha... A ja już bym ten... głowę pewnie w talerzu trzymał, ale bym do końca. Ale nie, ale znasz granice, to jest... Są takie sytuacje, takie momenty, takie chwile w życiu każdego dorosłego mężczyzny, no, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść na to. Powiem wam tak, ja takich granic nie znam, ja nie wiem, kiedy zejść, ja po prostu się nad tym nie zastanawiam. I... Czy starczą ci na tarczy? I ale... powiem ci tak, mi jest trochę teraz wstyd przez ostatnie Andrzejki. Grzesiek na rozrabio podobno. Które teraz z Anią dziś byliśmy w Chojnowie. Znaczy wstyd, mi nie jest wstyd. Czy Ania takiego złego robiłem, że na rozrabiałem? Bo ja to lubię, ja taki jestem. Ja taki jestem, ale jej jest wstyd. Że wiesz, że cała sala się patrzy. No może nie przesadzam, że cała, ale ktoś tam się patrzy. O, myślę, że cała. A ja tak, ja jak u siebie, tu w talerzu. A, teraz mu pokażę. Tu kogoś bić chcę, bo coś mi tam nie pasuje. No to był w sumie twój talerzyk, bo zapłaciłeś za niego. No tak, ale no... Ja lubię, po prostu lubię, mi się to podoba. Jesteś sobą, bądź sobą. Jestem sobą, nie będę się zmieniał. Nie będź kimś innym. Nie będę się zmieniał. Nie. No kula mówi, że to tylko John Deere. Kurwa, faktycznie, ty ktoś patrz. Ktoś mi mówił, że mam kupić ładowarkę John Deere'a, bo kiedyś John Deere wypuszczał ładowarkę. No jak, przecież ja rozkminiałem z tą ładowarką. A ja o tych rozkminiałeś też, no. I powiem ci, że one w fajnej cenie, tylko że nie ma do nich części. To było faktycznie tak, że sporo osób tam pytałem i nawet miałem dwugodzinne rozmowy. I to są bardzo dobre ładowarki, ale tam miał jakiś koleś problem z... coś rozwalił, chyba jakąś obudowę plastikową. To tam kilka grubych tysi. Mój kumpel. Kilka grubych tysi, żeby. To chodziło. Mój kumpel ze studiów ma już kupę lat i w sumie chwali sobie. Ja już byłem bardzo bliski, żeby ją kupić. Ale ja też był taki moment, kiedy tak mnie mówię, kurde, a kupię sobie, nie? A no, powiedzą, o ten nawet ładowarkę John Deere ma. No ale jak ja kupię, to i jak te fadromy? To co, że nie. Że, nie, że tak jak wy sobie to wyobrażacie, że ja idę, odpalam ładowarkę i jadę? Wy sobie to wyobrażacie? Czy nie widzicie tego kanału bez tego, że ja siadam do tej fadromy i... Chyba, że... Ten John Deere też tak będzie, że chodził. To ty, widzisz, i to jest jakby twój problem, bo ty jak będziesz teraz szukał ładowarki, to nie możesz szukać za dobrej. Musisz gówno kupić. Tak. Żeby tradycji stało się zadość. To ma się psuć. Patrz, ten durny, zobacz. On tam wejdzie i... on. Zadowolony. Ten jakiś taki znajomy. Patrz, to jest ojca patent, nie? Wyrobił nam się uchwyt od zamykania maski. Nasz norek. Ej, no przecież to... Norek. Ale jak jest dobry, no to jest, wiesz. Działa? Działa. Dają te halogeny coś z przodu? Gdzie? To już jakbyś świeczki zamontował, by lepiej. A nigdy nie opuszczam. Nie opuszczasz? Nie. Ja mam takie zboczenie, mało tego, nie. Mało tego, ale wiesz, ale wiesz dlaczego? Bo zapominam. I później ruszam? Nie, no tego to, bo ja mam mniejszy dużo, co nie? Nie, bo to jest betonowy. Ja mam metalowy, tam jest 900 kilo. No. Tu jest ile? Chyba też 900. No to ja mam dużo mniejszy, on taki się wydaje mały. Malutki, no. Ja ruszam i przez tą halę, wiesz... Ale nie, wiesz, jedziesz, kurde, nawet nie czujesz. Ja miałem to samo, jak założyłem przede wszystkim D66, nie? Obciążnik, to samo. Ale ja mam takie zboczenie, tu u siebie nie masz, bo tu masz elektrozawory. A ja mam wichajstry. Tak. Mam takie zboczenie, że jeszcze tu jest taka jakby opcja, że możesz jakby na taki... Ja to tak nazywam wolny spływ. No. Że jakby na przykład, jak masz przyczepę podniesioną, no, jedziesz wajchę do przodu, to ona jakby pod swoim ciężarem sama opada. No. I tak samo jest tu. Ja nie jest tak, że ja go dociskam na dół wajką, tylko ja go na dół położę. On się sam opuszcza. I wtedy dam na ten wolny spływ, żeby jeszcze sam jakby się ułożył, nie? Tak, to jest zboczenie. No, powiem ci, że
więcej bieżnika u mnie jest. Ja ci mówiłem, że trochę. Ja chętnie przyjmę. Trochę jest więcej, a ja już się zastanawiam. Zobaczmy jak no. Z tyłu. To co w Michelinie się dowiedziałem. Znaczy pewnie niektórzy... To? A, ci jakby ciśnienie montażowe, tak? Tak, to jest ciśnienie montażowe. A. Czyli nie takie, które... Ma być i maksymalnie do takiego ciśnienia pompujecie? Nie. Tylko to jest tylko do montażu, tylko i wyłącznie. Tu masz, nie? Jakby 1,6 to jest chyba jakby jego maks pracy. No. Nie pamiętam, gdzieś to sam się szukało, no. No, ale to jest akurat prawda, to u mnie jest to samo. Grzesiek. No, za mało. Zobacz jak tu popęka. Popęka, przecież to pracuje, to chodzi. No weź, jakbyś się miał tak samo uginać, byś nie popękał. Popękałbyś. A opona. A jedziesz do porządnej firmy Michelin? Michelin? Nie. Kiedyś to była... Michelin, jedziesz do porządnej firmy Michelin i oni ci mówią, Grzesiek. Za dużo. Za dużo. To źle, to gwarancji ci nie uznamy. Ale ja mam ty. Ma się uginać, to jest jak taki mięsień, taki ma. Mięsień. Tak jak to widziałem na prezentacji, taki mięsień. I to ona ma, ta opona ma się tak rozchodzić, jak taki wiesz, na jak taki bicek napompowany. Ona ma się tak rozchodzić, ona jest do tego przystosowana, ona ma w tych miejscach wzmocnienie. Za to płacisz tyle kasy, żeby to pracowało. I tak ma chodzić. Nie? A tak, to oni przychodzą źle. Kraina John Deere. Chciałem się z kumplem, mówię, ty ja sobie przełożę, mówię, twoje opony założę do siebie, a tobie założę zużyte. No ładnie. Na bliźniaki to nieładnie. Tak? Ten to jest szeroki. Ten to jest szeroki, no. 120 koni, opryskiwacz, tak? I to chodzi. No, bez problemu. Kurde. Bez problemu. Nawet na górach, wiadomo, jak jest, wiesz co, bo często mówią tak, o, jak będzie mokro, to nie pojedziesz, nie? Kurde, jak będzie mokro, to ja zatrzepię tego i pod górę też nie podjadę. Bo on się po prostu nie wciągnie. No. Jeśli nie powiem z glina, się zacznie ślizgać. A ile ten opryskiwacz ma? On taki, kurde, zdrowy jest. Patrzę na on niego. Jest rok 18? 2018? No, zdrowo wygląda, fajnie. Ja tam zawsze się starałem, w tym roku to sobie i tak olałem, bo ja zawsze po umyciu, bo wtedy wiesz, tam szprajem. Zaszprajować trzeba. Ale już, tak. Już przyszedł tak na niego czas, że już się skończyło głaskanie, tak? A ja znowu patrzę na swoją Amazonkę. No ja jej tak nie oszczędzam. Nie wiem jak wy macie, ja wiem, że są takie osoby, które... Pedanciki. Wysiewam nawóz, zjeżdżam wieczorem, rano mam siać znowu, ale musi być umyty. Ja tak nie mam. Ja też nie mam. Ja miałem tak kiedyś. Miałem tak. A to mój ojciec filmował. Ja on tam, kurde, miało być wszystko umyte. Dzisiaj... Ty jutro będziesz siał przecież, nie? To za tydzień będziesz siał. Przecież za miesiąc będziesz siał, to się nie opłaca przecież. Ale... Nie wiem, już miałem takie akcje. Smarować smaruję, nie? Przychodziła tak, sobota wieczór, myślę, niedziela. Nie no, kurde, cały tydzień coś, nie, nawet nie ma czasu z dziećmi, z żoną posiedzieć. Mówię, a niech stoi. I tak wiesz, przychodzisz później w poniedziałek, cieknie już z niego, wiesz. A te Amazonki to mają taką farbę słabą? Oj, to wam powiem, że mam inne doświadczenia, bo ja naprawdę nie oszczędzam, nie chodzę za nim, nie myję. Po kilka dni potrafił stać z azotem. Ciekło z niego. I tam się nic nie dzieje. Ale to nie jest, wiesz co mi się właśnie wydaje, że to jest taka nadgorliwość, że nieraz aż chyba my... Może za bardzo. Za bardzo nieraz, ale naprawdę, tak jest, nieraz za bardzo. Ale przede wszystkim problem jest wtedy, kiedy próbujesz za bardzo, czy tam za często myć, ale nie posmarujesz, nie? No bo jednak to smarowanie... Woda, no. No, ja tu zawsze akurat tam, powiedzmy, jakoś może mega często go też nie myję i jakoś tam mega dokładnie, ale smarować to smaruję, nie? Żeby tam z tych siłowników elektrycznych, bo tam są od ustawiania dawki i tak dalej, szerokości, to jest wszystko zawsze posmarowane. No ale to u Mateusza to wszystko jest ten, zobaczcie, to po chrześcijańsku umyty sprzęt po sezonie, po chrześcijańsku, schowany. Po chrześcijańsku by były jeszcze deski położone pod tym, pod talerzami. Powiem ci, że ja nad Rapidem się mocno zastanawiałem, naprawdę. Ja się zastanawiałem, to mi się wydawał taki siewnik idealny, że możesz w tym ściernisko pójść i po orce taki, wiesz, uniwersalny zarypiście. Ale im tam dłużej słuchałem opinii, to nie zawsze, znaczy... No jest problem z... Nie jest taki do wszystkiego, co nie znowu. Czy nie jest tak precyzyjne, jeżeli chodzi o sam utrzymanie głębokości wysiewu, nie? Bo jednak on na piasku,
jak masz tam zasypany, to potrafi się topić. Co prawda możesz z kabiny sobie regulować tą głębokość, no, ale to jednak on siada, nie? Jednak co by nie było, wiesz, zasypiesz go 2 tony, to leży nad tymi radlicami siewnymi, no to musi mieć to przełożenie jednak, nie? No to nie, przecież nie będziesz się oszukiwał, że nie, to 2 tony, to nie ma wpływu. No jak nie ma wpływu? Ma wpływ. Ale ogólnie... Tak, jako siewnik to mi się bardzo podoba, bardzo naprawdę. Bardzo prosta maszyna i... Mechaniczny. No ja mam teraz przerobiony na hydraulikę go, ale ogólnie... Tak? Ja. No to takie akcje. No ja mam przerobionego. Do środka nie zaglądaj, bo jeszcze pszenica jest. A to ja. A myślisz, że co ja mam u siebie? To samo. To samo. Ty, ale ty, Mateusz, ten nie zagniatasz jakiś kawałek ścieżki? No, tam trochę ci się na tych bliźniakach. Okaże się jak po kukurydzy powschodzi. Na tych bliźniakach to trochę tam może, co nie? No to jak 2 zrobisz, co tam? Jedna więcej. 20 cm gdzieś zachodzi za siebie. Ale w sumie nie widać na polu, przynajmniej teraz jak siałem, to nie widziałem. Nie było widać śladów. No, poza ładowarką, nowym ciągnikiem do rozsiewacza, opryskiwacza, suszarnią, zbiornikami, to choruje jeszcze na wagę. Ale wiesz co, waga jest fajna, jak masz w miarę dobre plony, nie? Jak masz gówniane plony i przejeżdżasz przez tą wagę, to lepiej nie wiedzieć. Ja pierdzielę, ja mówię, to za gówno, kto to wymyślił, żeby wagę stawiać, nie? A także się liczył, tu przyczepka, tu zbiorniczek, nie? Ciach, ciach. I tak na pierwszy rzut oka, no na zbiorniki no, to ja, jest nic, 8, nie? 9. No. Ale ogólnie dobra rzecz, to prawda. No nie, to się przydaje, to powiem ci, że... Wiesz, wiesz, takie urządzenie, które tak naprawdę złotówki praktycznie na ciebie nie zarobi, nie? No bo jednak skończyły się czasy, że oszukują na nawozach, na workach i tak dalej, nie? Gdzieś tam powiedzmy, nie wiem, jak ma ktoś zwierzęta, no to okej, jeszcze tam potrafią hachmęcić. Ale tak, to jakby się skończyło. Ja jak będę miał tak dobre plony jak kula i tyle pieniędzy co on, to też sobie kupię wagę. Naprawdę. To od razu nie będę się zastanawiał. Nie, walić biedę. Ja muszę do tego poziomu dojść, tak. Mateusz, wsiadaj! Wsiadaj i kurde przed siebie tam. Większy dla ciebie. Ale nie, one są takie napakowane, że to by usiadł i ten. Ale takie do jazdy, że siadasz i ten, to pojedziesz? Gębę dostaniesz tam. Ta jest niby z jakiejś tam stadniny, a ta jest taka tam łódka, powiedzmy. Ale dużo lepiej mimo przedsięganie i dużo lepiej jeździ niż chyba. Tamta jest taka upadna. Ale nie są też takie bardzo wysokie, co nie? Nie, jak ja bym tu nogę podniósł, tak? Ten to by... No, no. O, ci. Kopnęło? Nie. No właśnie, mnie też nie. Ty, ale weź dotknij, zobacz, czy to działa. A spierdzielaj tam, ja się tam dumuję. Nogę zarzuciłem, kurde, już bym ten przeskakiwał. Ale są niskie. Ale nie kopnęło. Może ten pastuch nie działa? No dotknij. Ja nie dotykam. Ja też nie dotykam, nie będę sprawdzał na tobie. Na sobie. Dzisiaj taki ważny dzień. Jedziemy po żywą choinkę. A pogoda nam niestety nie sprzyja. Jesteśmy trochę spóźnieni. Bo jaką zimą choinkę? A, zobaczysz. Taką, w doniczce. Co na nogach chodzi. Taką w doniczce, co będziemy ją podlewać. Ale najpierw do fryzjera, bo 2 borsuki zarośnięte. Dlatego, że niektóre są, mogą być sztuczne choinki. Ona jest mała. W plastiku. Większe od ciebie. A niektóre żywe. Takie jak ten u mnie w pokoju. Jeszcze większe. I koteł się nawet przyplątał. Chodź. Chodź, Arlus. Chodź. Tylko te włosy tutaj leciutko za uszy zachodzą. Ania, przecież to nie jest żaden wstyd. Nie, musicie już iść do fryzjera. To już jak, jest ostatni moment. Jak już pod twoimi filmami komentarze piszą, że ja potrzebuję do fryzjera, to... Tak? Tak piszą? Tak. To nie widziałam tego. To znak, że coś się dzieje. Że ja sam się nigdy, znaczy nigdy, przestałem do fryzjera umawiać. Żona mnie umawia. Jasia zabieram. Jasiu! Będziesz na łyso dzisiaj ścięty. Na łyso? Na łyso. Nie. Nie? Nie. Ale fajnie nie. będzie. Nie. Tato na grzybka. Tato garnek będzie miał postawiony tu na głowę i w koło tak obetniemy na garnek taki na grzybka. Dobra? Tylko trzeba pani Justynce powiedzieć, że, czy garnek ma. No co? Udało się. Tak. Oj, Jasiu.
pani Justynka jak nas ostrzyże, to my elegancko wyglądamy, nie ma lipy. Jeździmy do Złotoryi. Tak o wyglądamy, pokaż się. No? Tak to jest. Różne kolory, co nie? Ten ma to niestety... Srebrnawa, nie? Przyjechaliśmy, bo choinek faktycznie jest więcej, ale ciężej wybrać. Chyba mogliśmy wybrać od razu, bo teraz wybór jest za duży. Przyciśnij sobie siatką ten. Co? Ręką siatkę. Tu sobie złap, żeby poszło z siatką. Dobra. Grzesiek, to twój pierwszy raz. Ja się dopiero w szkole, Ania. W tym roku to ci zapewniłam choinkowe atrakcje. Chyba się nie połamie, co? Nie wiem, powoli będziemy jechać.